Wszyscy.pl. Jesteśmy bezpieczni. Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Jesteśmy po galni FEN 43 i wyjątkowo dwóch włodarzy tutaj, pan Szuba i pan Jóźwiak. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. Witamy. No to panowie, co tu się działo? Na gorąco opowiadać. No jak co się działo? Jak zwykle Szczecin, świetna gala, fantastyczne pojedynki, publiczność dopisuje, wszystko dobrze, tak jak u siebie w domu, Szczecin. Troszeczkę ta karta się posypała, tak, bo była plaga kontuzji z trzech walk mistrzowskich, została jedna, która też była zagrożona, było zastępstwo last minute, także naprawdę ja się cieszę, że już nie jestem matchmakerem takim głównym, że tylko gdzieś to z boku nadzoruję. Tutaj Kuba się spisał, bo miał tutaj pełen ból głowy. Ja zorganizowałem w swoim życiu blisko 50 gal, ale nie przypomniałem sobie, żeby aż tyle zestawień się rozsypało jak to. No ale jednak przy tych wszystkich okolicznościach gala została uratowana. Uważam, że te walki były niezłe. Było tu dużo młodych zawodników, dużo młodych wilków, ale pokazali się z dobrej strony. Można było oko nacieszyć, także jesteśmy zadowoleni po raz trzeci w Szczecinie i na pewno będziemy pojawiać się tutaj częściej. Sportowo na pewno na plus, bo to można powiedzieć, że żadna walka tutaj jakby nie zawiodła. A tak na gorąco, który z pojedynków na jakiś bonus tutaj zasługuje? No, chyba kawa? Tak, kawa na pewno to bonus, bo bardzo efektownie znokautował swojego rywala, bardzo efektownym kopnięciem i naprawdę cieszę się, że ten młody chłopak wygrał, bo on ma w sobie spory potencjał. Ostatnio przez Patryka Duńskiego niestety został pokonany, wiem, że to mocno przeżył, ale tutaj wrócił w Szczecinie na zwycięską ścieżkę w bardzo taki spektakularny sposób. Naprawdę widzę wielką przyszłość przed tym zawodnikiem, to jest przyszłość kategorii lekkiej w fenie. Ale to już wtedy, to co, o pasie tutaj dla Wojtka powoli będziecie myśleli? No spokojnie, też niech mierzy siły na zamiary. No na razie to się odbudował po porażce z Patrykiem Duńskim, także tutaj w stronę pasa bardziej Patryk Duński teraz będzie dryfował, ale myślę, że prędzej czy później Wojtek doczłapie się do tego pasa i tego mu z całego serca życzę. Mhm. Jeżeli tu mówicie o tym Szczecinie, o tych problemach, no kurczę, jest sytuacja nietypowa, bo w zasadzie nie pamiętam sytuacji, kiedy tutaj prezes, to akurat dwóch was tu jest, żebyśmy tu jedynkę w zasadzie robili po gali. Co tu poszło nie tak, że tak mediów jest mało? No wiecie, to na pewno jest to powiązane z tym, że do Szczecina jest daleko, tak? Jutro KSW robi galę z hitowym zestawieniem Pudzian Kalidow. No i no wiadomo, że cała uwaga wszystkich mediów i kibiców jest zwrócona w stronę tego pojedynku, bo jest to starcie bardzo medialne. Tutaj tych medialnych nazwisk zabrakło. No byli fajni chłopacy, tak młode wilki, tak jak wspomniałem, plus Kasper Formela, no ale Szczecin jest daleko, no tak to akurat wyszło. No dziękujemy tutaj redakcji MMA.pl, że tutaj redakcja przyjechała i nas wsparła i tyle. No, nie wiem, czemu inne media branżowe się tutaj nie pojawiły. Widocznie może jakiś problem z etatami czy coś. No trudno mi to powiedzieć. No mówię tutaj naprawdę szacun dla was, że przyjechaliście. To mam nadzieję, że gala się podobała. No i tyle w temacie, tak? Zwalimy to prawdopodobnie na odległość. Szczecin jest daleko od centrum polskim, być może dlatego. Też piątek, no wiecie, w sobotę łatwiej się przyjeżdża na galę wszystkim, tak? Wiadomo, że redaktorzy w redakcjach też pracują, mają inne prace i w sobotę jest też weekend i każdy ma czas wolny. W piątek jest ciężko ze składem, może stąd ta przyczyna, plus gala KSW z hitowym starciem, brak tutaj medialnych nazwisk, no to młode chłopaki, ale naprawdę walki dali niezłe. Jestem bardzo zadowolony z Olecha. Olech zdecydowanie zrobił milowy krok w swojej karierze, tak? To była jego dopiero trzecia walka zawodowa. Wygrał z o wiele bardziej doświadczonym Michałem Piwowarskim, także tacy ludzie jak Olek, przed nimi jest przyszłość w wadze ciężkiej. Oj, chyba ścianka zaraz się przewróci. Znaczy, no, było kilka nazwisk, przecież Formela, Kawa czy właśnie Olek, to są nasze perełki, które będziemy pielęgnować, perełki, oczywiście. Oprócz Formeli, Formela już jest wypromowany w jakiś tam sposób, no ale Kawa i Olek to jeszcze nie są jakieś takie głośne nazwiska, to są chłopacy, którzy tak naprawdę są na początku swojej kariery i dopiero muszą zapracować na te swoje nazwiska. No i będą ciężko na pewno nas pracować. A jak sytuacja na przykład z Klaudią Sygułą? Bo to wiadomo, że to tak w nietypowych okolicznościach na tę kartę walk wskoczyła. Długo zabiegałem, żeby Klaudia Syguła walczyła u nas. I w końcu to dopiąłem, tak rzutem na paśnię, że tak powiem, bo wypadła jej walka na Babilonie. I zawodniczce bardzo zależało, żeby stoczyć jakąkolwiek walkę. Wiadomo, że ta rywalka, którą miała, to była taka rywalka, po prostu, żeby walka się odbyła. No ale tak na 3 dni przed galą też ciężko było znaleźć kogokolwiek. Ale na pewno mamy dłuższą umowę podpisaną.
Klaudii będziemy tą poprzeczkę stawiać wyżej. Ja widzę olbrzymi potencjał w tej zawodniczce. Mamy ją podpisaną na dłużej. To jest efekt współpracy z Filipem Bądkowskim i z organizacją Armia Fight Night. I Klaudia będzie walczyć zarówno dla Fenu, jak i dla Armii. No i my się bardzo cieszymy, tak? Bo jest to też zawodniczka z olbrzymim potencjałem. No ale mówię, no, zasługuje na wyższe wyrywalki z wyższej półki. No ta dziewczyna miała jedną walkę zawodową, ale mówię, w 3 dni to była jedyna opcja, żeby w ogóle kogoś jej załatwić, a zawodniczka bardzo chciała po prostu wykorzystać ten okres przygotowawczy i stoczyć walkę z kimkolwiek. No także walka wyglądała jak wyglądała, ale mówię, my już to układamy dalsze plany razem wspólnie z Filipem i będziemy tej dziewczynie stawiać poprzeczkę na pewno o wiele, wiele wyżej w przyszłości. Nie będzie problemów jakby na płaszczyźnie telewizyjnej, bo jednak Armia Fight Night to jest konkurencyjna stacja, jakby nie patrzeć. No tak, no ale my jesteśmy federacją, my nie wchodzimy w relacje między telewizjami, możemy się wymieniać z zawodnikami, możemy no, współpracować z federacjami. Ale na szczęście my działamy w formule MMA, a nie w boksie, także... Z Filipem no, bardzo dobrze nam się współpracuje i tutaj wszystko jest korekt między nami. Okej, okay, dobrze. Ostatnia gala w tym roku, ostatnie wywiady można powiedzieć. No to jakie te minione 12 miesięcy dla Was było, dla Fenu? Na pewno był to rok intensywny i rekordowy, jeśli chodzi o liczbę gal, jeżeli wrzucimy do tego worka też gale Prime'u, przy których bierzecie udział w organizacji. No, produkujemy, pomagamy, ale skupiamy się na Fenie. Fen w tym roku wykonał bardzo dobrą robotę, wykonał 6 gal świetnych, bardzo na dobrym poziomie. W przyszłym roku nie zwalniamy tempa, na pewno nie mniej niż 6 gal na dobrym poziomie, być może troszeczkę więcej. Na pewno trudny rok, ale bardzo, bardzo, bardzo owocny. To był rok bardzo intensywny, tak? Bo tak jak wspomniałeś, razem z Prime'em zrobiliśmy 10 gal, tak? Czyli tak wszyscy mówią, że KSW jak wytrzymało to tempo, bo robią nagle 12, no my też zrobiliśmy 10, czyli niewiele mniej, tak? Niewiele mniej tak naprawdę od nich. Jeśli chodzi o Fen, to nie był łatwy rok, bo przy każdej gali od początku był pożar w styczniu w Ostrowie Wielkopolskim, wielki pożar, potem też były pożary. Zaczęło się od pożarów, potem co te pożary trzeba było gościć do końca, to wypadali rywale Last Minute, wypadł Michał Andryszak w ostatniej chwili, tak? Potem gala pay-per-view, która nie do końca nam wyszła, tak jakbyśmy tego sobie życzyli, to tutaj też w Szczecinie ogólnie jeden wielki pożar, gaszony przez Kuba Borowicza z taką wielką, wielką gaśnicą. No także strażacy na karcie walk. Na szczęście są strażacy na karcie gal, także mieliśmy kim gasić te pożary, ale rok na pewno w jakimś stopniu udany, w jakimś stopniu czujemy się spełnieni, jeszcze bardziej doświadczeni i wychodzimy z olbrzymimi nadziejami na nowy rok. Na pewno będą bardzo, bardzo grube newsy już niebawem, nawet odnośnie Fenu uzyskaliśmy nowego, bardzo mocnego sponsora, który z przytupem wejdzie z nami w galę w Ostrowie, tam fani poznają tego nowego sponsora, także będzie się tutaj działo wokół Fenu. Tutaj myślę, że Barto też w organizacji Prime też będzie miał jeszcze trochę do powiedzenia. Tutaj się na pewno skupimy na Fenie, zareklamujemy kolejną galę Fen 44 28 stycznia w Ostrowie Wielkopolskim. Już te bilety są dostępne, bardzo dobrze się sprzedają. Ostrów zawsze, znaczy po raz kolejny prawdopodobnie wypełni całą arenę. Zapraszamy serdecznie klientów i wszystkich kibiców do Ostrowa. Zgadza się, ja też tylko uchylę rąbkę tajemnicy, że też się wokół mojej osoby coś tutaj dzieje ciekawego, także dzisiaj nie idę już na afterparty, czyli torba na trening spakowana, to też jest na rzeczy, niedługo grube newsy, także bądźcie czujni, bo będzie się działo. Ostatnie pytanko, może prośba do Was. Panowie, czego sobie prywatnie, zawodowo i organizacji Fen czy Prime życzycie sobie na ten nadchodzący 2023? No wszystkiego dobrego, nie mniej gal niż w tym roku, nie gorszych, na pewno lepszych. Na wyższym poziomie, na lepszym poziomie organizacyjnym, z większą publicznością, ponieważ troszkę końcówka tego roku spowodowała, że i kryzys, i inne efekty, że tej publiczności minimalnie było mniej niż standardowo tutaj w Szczecinie, ale myślę, że w przyszłym roku wszystko wróci do normy i chociażby pokazuje nam to Ostrów, gdzie już hala bardzo ładnie się wyprzedaje i myślę, że to będzie dobry rok dla nas. Zgadza się. Ja bym życzył sobie przede wszystkim, żeby nie mieć takich problemów jak tutaj w Szczecinie, że ci wszystkie walki się wyłamują, że wypadają zawodnicy i przede wszystkim pełnych hal, bardzo dużej oglądalności, bardzo dużej ilości sprzedanych subskrypcji pay-per-view. No i moich zwycięstw w oktagonie i żebyśmy wszyscy mieli dużo forsy. Także tym optymistycznym akcentem kończymy. Życzymy wszystkim wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i dużo radości ze sportu walki. Dobrze jest mieć wybór.
Szczególnie w inwestycjach. Dlatego warto wybrać XTB. Ty decydujesz, w co chcesz zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni.